Jeden basen dla dzieci, dwa dla dorosłych i wodny plac zabaw. W Przasnyszu powstanie nowy kompleks rekreacyjny. Starostwo powiatowe podpisało umowę z wykonawcą, który na realizację inwestycji ma czas do końca roku. Budowa kosztuje jednak więcej niż pierwotnie zakładano. To nie 4, a ponad 9 milionów złotych. Trzy odkryte baseny dla dzieci, młodzieży i dorosłych powstaną w zespole szkół powiatowych w Przasnyszu. Znajdują się tu już hale sportowe, kryte lodowisko i boiska. Baseny będą dopełnieniem kompleksu sportowego i dużą atrakcją dla mieszkańców. Ja jestem zadowolona z tego, bo u nas w ogóle w Przasnyszu nie ma basenu. Niektórzy nie mają takiej możliwości, żeby gdzieś wyjechać, tylko będą mieli tutaj na miejscu, no bo nie zawsze jest i pieniążków starczy rodzicom, żeby gdzieś dzieci zabrać. Dodatkową atrakcją mają być wodny plac zabaw i zjeżdżalnie. Wokół basenów będą znajdować się drewniane pomosty. Latem zawsze ta młodzież gdzieś musi się spotykać na basen. Jest takim dobrym rozwiązaniem, tym bardziej, że tu nie ma blisko jezior. Dokładny projekt kompleksu ma być gotowy za 3 miesiące. Baseny powstaną do końca roku, a mieszkańcy będą z nich korzystać w następnym sezonie. W Przasnyszu nigdy nie było takiego miejsca, gdzie mogliby mieszkańcy wypocząć, gdzie mogliby wykąpać się. W okresie letnim bardzo tego zawsze brakowało, bo kilkadziesiąt kilometrów trzeba było zawsze pokonać, żeby nad wodę się udać. Budowa trzech odkrytych basenów to koszt ponad 9 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu powiatu przasnyskiego. 1 milion złotych dołożyło miasto.